Mam na imię Natalia, mam 28 lat i z wykształcenia jestem ekonomistą. Moje zęby nigdy nie były idealnie proste ani równe, ale tutaj umówiłam się na wizytę z problemem źle wyrastających ósemek. To był jakby taki początek i po całym jakby leczeniu chirurgicznym zdecydowałam, że chcę zawalczyć o ten idealny uśmiech, taki hollywoodzki, prosty, biały i umówiłam się na konsultację z dr Agnieszką. Zwyczaj jestem taką otwartą, towarzyską osobą, natomiast ten uśmiech zawsze mi nie pozwalał mi jakby do końca wyrażać swoich emocji. Każda próba szerokiego, naturalnego uśmiechu kończyła się po prostu zasłanianiem go ręką. To był jakiś taki wstyd, dyskomfort, głównie przez widoczne, nachodzące na siebie jedynki, no i trójki, które były wyżej położone niż reszta zębów, co chyba najbardziej sprawiało mi taki dyskomfort. Teraz jest perfekcyjnie, jest idealnie i szczerze powiedziawszy nie spodziewałam się takiego rezultatu. Lepiej niż sobie wyobrażałam, ja w ogóle nie chciałam się rozstawać z aparatem. Tak mi się spodobało, było takim moją częścią mnie, takim elementem codzienności ubioru, że w momencie, kiedy doktor Agnieszka powiedziała, umawiamy się na ściąganie, powiedziałam jak, już? Aż dziwnie się poczułam, kiedy go nie miałam. Przechodząc do Exclusive Dental Studio byłam przede wszystkim zaskoczona wystrojem. Tutaj jak każdy jest witany. Przemiła jakby obsługa, personel, cała kadra, przepyszna herbata, jak i otoczenie zieleni, no i akwarium. Akwarium, które umilało oczekiwania na każdą wizytę. Że pierwszą reakcją było takie wow, ale to jeszcze nie było jakby koniec. Zaszło do tego wybielenie, bonding i dopiero wtedy ujrzałam ten efekt i dlatego mówię, że tego uśmiechu, tego się nie spodziewałam. Myślę, że teraz dużo częściej się uśmiecham, że to jest takie naturalne, nieskrępowane i po prostu to robię i sama się na tym łapię. Wcześniej nawet przeglądając stare zdjęcia, patrzę i wszystkie są z zaciśniętym uśmiechem. Nie ma ani jednego, bo to jakiś taki warunkowało wstyd po prostu. Nie chciałam tego pokazywać, nie chciałam zatrzymywać tego czasu nawet na fotografiach. A teraz tym bardziej ukazując efekt końcowy. No i muszę powiedzieć, że no jestem dumna z tego, co ja osiągnęłam przez to i jak doktora Agnieszka i cały zespół tutaj lekarzy mi pomógł w tym. Catastrophe.